Witam. To jest widok mojego akwarium z miejsca, z którego będę go najczęściej oglądał, czyli z mojej kanapy. Leżę sobie właśnie i patrzę. I patrzę. I tak to wygląda. Teraz tak. Co dzisiaj zrobiłem i co jeszcze będę robił? Na początek zaczniemy od drugiego obiegu filtracyjnego. Jak widać, woda zasuwa. To jest jeszcze mały filterek, także tu jest przepływ mały. Będzie trzy razy taki. Przed chwilą go uruchomiłem, więc w akwarium pływa pełno syfu, tak jak już wcześniej to mówiłem. Ja go tu wpuszczę po to, żeby tu się biologia wytworzyła szybko, żeby te gówna wszystkie razem z tymi bakteriami sobie wypłynęły do tej wody. No jakbym to wiedział, to bym to nagrywał, przed nagrywaniem, to bym to nie zrobił po prostu przed nagrywaniem, tylko później. Ale już zrobiłem, no trudno. To będziemy sobie oglądać syf w wodzie. Nie wiem, czy będzie ładnie widać. O, widać. Jest ładna pralka, górą woda zasuwa, jak widać te wszystkie pęcherzyki. Tyłem w lewo, przodem w prawo, więc wir jest zachowany, więc co to oznacza, że obieg wody jest prawidłowy. Jak sobie przybliżymy, to widać, że w każdym jednym miejscu ten cały syfek, co przed chwilą wyleciał z akwarium, się przemieszcza. Także jest dobrze. Oczywiście nie obyło się bez problemów. Musiałem swoje, że tak powiem, naprzeklinać. Tu wam pokazuję. Tak, to jest na razie ten mały filterek. Wyjście z tej filtracji naturowej. Rozmiar 25. Rura oczywiście to jest standardowe 16-22. Ni w ząb nie wejdzie na 25, skoro nawet na zewnątrz ma 22. Namęczyłem się. Kupiłem rurę, która w środku miała 25. Rurę, tu jest jeszcze taka przejściówka, która miała 20. I włożyłem tą rurę 16-22 w tą rurę 20. Na zewnątrz ona miała tam chyba 25 właśnie. I dopiero w nią włożyłem tą grubą rurę. I to wszystko, jak widać, na opaski skręcone. Szczelne, szczelne, szczelne. To zasuwa do filtra i leci do grzałki. Posłuchałem się, kupiłem tą grzałkę taką naturową, to jest 500. No mam nadzieję, że się sprawdzi. Tak? Chciałem to mieć na obiegu naturowca, ale jak nie, no to będę miał na tym drugim obiegu. No nie ma znaczenia, na którym ważne, żeby grzało. Tak? No tu wraca sobie giętkim przewodem też tym 20, bo ten 16 nie pasował oczywiście. A jeszcze leci powietrze, bo dopiero uruchomione, więc filtr się jeszcze nie odpowietrzył. Co ciekawe, zgaduj, zgadula, jaka temperatura jest w akwarium. Tu, jak pięknie widać, 25 stopni. Tu przejdziemy dalej. Tu jest ten kontrol temperatury. Na nim widać jest 23,5 stopnia. 25, 23,5, 1,5 stopnia różnicy. No to ile jest w akwarium? Żeby wiedzieć, trzeba będzie kupić jeszcze, nie wiem, ze dwa termometry, bo też nie wiadomo, co one pokażą. Także tego. Dobra, wracamy do akwarium. To już na dzisiaj zrobiłem. Nic ciekawego, więc wam nie pokazywałem. Jak widać, roślinki się obsadziły, trzymają się. Woda zasuwa. Teraz będziemy sadzić tło. Tło, czyli będę sadził całą resztę roślin. I na to dzisiaj zakończę. Także ja zabieram się za sadzenie roślin. Pokażę wam za jakiś czas po kolei, jak to wygląda. Zaczniemy sobie od tego krzaczowiska. Tutaj z tyłu posadzimy tą dużą kryptokorynę i jeszcze chyba kilka lotosów. Miałem tu jeszcze kilka cebulek, jak wykopałem, bo tu nawet jedna się chyba wykopała sama, bo ślimaki ją wyniosły. Po prostu pukając drzwi znalazłem sporo cebulek, bo to się jednak rozmnaża wszystko przez kłącza, te lotosy, więc trochę ich znalazłem. Posadziłem gdzieniegdzie, zobaczymy jak wyjdą to będzie fajnie, to będę, gdzie je przesadzę, zobaczę
jak to się komponuje. Tutaj mam nadzieję, że one puszczą swoje, nazwijmy to, badyle w górę, zarosną powierzchnię i będzie tutaj taki las pionowych po prostu tych kłączy od tych lotosów i on tu stworzy taki lasek, tak? Także tutaj posadzimy tego jeszcze lotosa, z tyłu posadzimy tą kryptę, gdzieś tam ją zmieszczę, bo tam w te korzeniowisko rękę włożyć nie będzie łatwo, ale myślę, że zmieszczę. No i potem polecimy z resztą roślin już z drugiej strony, ale to będę wam nagrywał na bieżąco. Jak już mówiłem, na pierwszy ogień idzie krypta. To jest ta krypta, cały czas to jest ona. Zmierzyłem, liście mają 1,20 m. Nie wiem, jak one wyrosły w tamtym akwarium aż na tyle. Tu mogą rosnąć jeszcze większe. W sumie wydzieliłem trzy rośliny, poobrywałem im ładnie korzenie. Co najlepsze, tu cały czas jest łodyga, taka duża. Dobra, wsadzam je tam z tyłu, zobaczymy, jak wyjdzie. Dobra, krypty posadzone. Jak widać, na razie to jest tak. O, drabinę zabiorę, gdzie lepiej. Jest to mniej więcej ten efekt, co chciałem, czyli na razie łodygi i liście położące się po górze i pływające w rytm filtra. Dorosną nowe rośliny, znaczy nowe liście. Troszeczkę inaczej to będzie wyglądać, ale jest już dobrze. Teraz posadzę jeszcze dwa lotosy. Mam ich liście nie są już najładniejsze, ale ja je jeszcze zostawię, żeby zobaczyć, czy efekt, który chcę tutaj osiągnąć, to jest to właśnie, co one stworzą, tak? Także zaraz posadzę szybko te dwa lotosy, co mam jeszcze takie duże, i zobaczymy za minutkę dosłownie, jak to wygląda. Zobaczcie, ten lotosik tu ma taką gigantyczną cebulkę, a rośnie całkowicie obok. Także wsadzę tą cebulkę. Mało tego, z tej cebulki szły jeszcze trzy kłącza do innych roślinek. Także myślę, że on jeszcze się tutaj troszeczkę nam rozmnoży. Dobra, posadziłem już lotosa. Jak mówię, liście są bardzo zniszczone, ale chciałem zobaczyć, jak będą wyglądały te łodygi. No mniej więcej taki efekt chcę tutaj osiągnąć. Tu ma być las z tych łodyg. W sumie tych lotosów tu jest, nie wiem, chyba ze 6. Więc jeżeli wyrosną, to stworzą to, co ja tutaj chcę. Tu ma być zacienione miejsce z pionowymi łodygami do pływania dla skalarów. Lecę dalej. Teraz moczarka. Ten krzaczek moczarki. Zobaczcie, akwarium ma wysokość 60 cm, a tu jeszcze się ciągnie i ciągnie i ciągnie. Ja oczywiście oderwę to wszystko, wsadzę same szczyty. No się szybko ukorzenią, resztę oczywiście wywalę. Nie chcę tutaj, żeby one się od razu położyły, chcę, żeby one tutaj trochę się rozrosły na miejscu i dopiero wtedy ruszyły dalej. Na bieżąco będę je zapewne przycinał, a na razie je sadzę. Dobra, do zobaczenia. Pokażę wam teraz, jak ja to sadzę. Ja to sobie oderwałem już o taki kawałek. Biorę sobie zazwyczaj trzy takie łodygi. Łapię to o pęcetkę. Jak już mówiłem, ja to sadzę pęcetą do akwarium i wciskam. O, poczułem siatkę i to już jest dla mnie koniec. Roślinka posadzona. Jak mówiłem, tu mam 8 cm żwiru, no 6-8, także one powinny się w tym dobrze trzymać. Tak na razie wygląda ta moczarka. Ona oczywiście się wyprostuje, bo leżała 3 dni w wiadrze, to się poskręcała, pozwijała, ale się wyprostuje, zacznie rosnąć. Podejrzewam, że niedługo dojdzie też do powierzchni, zacznie się po niej położyć. I taki efekt właśnie chcemy uzyskać. Teraz w kolejności idzie Ludwigia, repens, tak, czerwona. Powiem wam tak, ona też ma około metra. W tamtym akwarium po prostu tak urosła, że masakra, tak? Też będę musiał je pociąć, nie wiem, na 3, na takie 30-centymetrowe mniej więcej szczepki. Tak jak zresztą zrobiłem, jak widać, z tą moczarką. Zobaczcie, jak krypta fajnie faluje sobie w prądzie wody. To jest właśnie efekt, jaki chciałem osiągnąć, tak? Także je tutaj posadzimy mniej więcej o tak, gdzieś tak, jak widać teraz na kamerze. I one tutaj mają się rozkrzaczyć i dodać trochę koloru. Najprawdopodobniej pomieszam to trochę też z tą moczarką. Gdzieś tam pomiędzy tutaj o włożę, tam widzę, jest duża dosyć przerwa.
Także tam włożę jeszcze ze 2-3. Też będę je wciskał oczywiście pęcetą, tylko tym razem już nie grupami, a pojedynczo. Za jakiś czas, jak się dobrze rozrosną, to wtedy mi stworzą tam taką ładną czerwoną ścianę. Na razie dam im czas, żeby się po prostu ukorzeniły, żeby zaczęły rosnąć. One naprawdę, jak dojdą do ziemi, tak, to rosną naprawdę bujnie. Następny punkt to ratala. I tak samo. Odrywam takie mniej więcej 30-centymetrowe kawałki, wciskam w dno do samego, tak po kępach, je to wciskam tak po mniej więcej 5. Jak widać, to jest całkiem zbita kępa, tu się rozłoży to na około pół metra, więc rozrośnie się, to będziemy to rozsadzać, będziemy to zagęszczać. Efekt widzę już jest mniej więcej taki, jaki chciałem, czyli te rośliny są zapniem, tworzą tylko i wyłącznie tło. Dla pnia nie chciałem, żeby one go za bardzo zarastały, żeby ten efekt estetyki, jaki on tworzy, był zachowany. Te roślinki oczywiście tam słabo za niego wystają. One muszą się wyprostować przede wszystkim, no bo wiadomo, że były skręcone w wiadrze, ściśnięte przez te 2 czy 3 dni, już nie pamiętam. Więc trzeba dać im czas. Myślę, że jutro spokojnie się wyprostują i stworzą efekt taki, jaki chciałem. Dobra. Tam z tyłu, za tym korzeniem, za tym pniem, tam będziemy sadzić tą rotalę. Dobra, rotale posadzone. Jak widać, ledwie co wystają z nad pnia, ale dajmy im czas, one się wyprostują. Jutro będą już 10 cm wyżej. A jak tylko zaczną rosnąć już okorzeniom, to podejrzewam, że za tydzień lub dwa dotkną już tafli wody, zrobią tą ścianę roślin, czyli to, o co mi chodzi. I wtedy będzie finalny efekt, tak? Pokażę Wam jeszcze, jak to mniej więcej wyszło z góry. O tak. Jak widać, za pniem są te wszystkie roślinki. Dajmy im czas. Niech się rozrastają. Znowu już mi się zaczęła lampa wyłączać, więc jest już coraz ciemniej. Do posadzenia zostały mi już tylko kryptokoryny. Kryptokoryny. Jeszcze do końca nie wiem nawet, gdzie je posadzę. To jest najśmieszniejsze. A, no i żabienica. Ale żabienica jest na razie, jeszcze zostawiłem ją z rybami w tamtym akwarium, ponieważ no, szkoda mi jej było do wiadra, musiałbym mieć całe osobne wiadro dla niej, więc ją zostawiłem w tamtym akwarium. Po prostu te ryby żyły całe życie w roślinach, w gąszczu i nagle zostały w pustym szkle. No, są już w ciężkim szoku, nie chcę ich bardziej stresować, niech ta roślinka sobie tam jeszcze chwilę pożyje. Myślę, że za dzień lub dwa wsadzę tutaj tą żabienicę. Poczekajmy, niech to tło wyrośnie, bo ono i tak będzie zasłaniać. Lecę z kryptami. Krypty wylądowały tu w rogu. Tu jest także kokos, tym barwniaki zawsze składały ikry i wychowywały młode. Ja go teraz tutaj obstawiłem trochę tymi kryptami, żeby tu były takie fajne łodygi dookoła niego. Oczywiście to jest wszystko poskręcane, musi się wyprostować. Kilka poszło też tutaj na środek i jedna tu z tej strony na dno. Jak widać, to się teraz połamało wszystko. Jutro będzie już to wszystko wyprostowane, dostaną przez dzień światła. Także jutro zobaczymy, jaki będzie efekt. Niektóre rośliny się wyprostują. Na kanapie zacząłem, to i na kanapie skończę. Tak ja to sobie będę widział, siedząc na kanapie. Pokażę Wam trochę szerszego planu. O, tak to się mniej więcej prezentuje. W sumie to mi się udało. Prawa strona, prawa część akwarium miała być zacienionym lasem i gałęziowiskiem, i jak widać, tak jest. Środek otwarty do pływania. Z lewej strony ten korzeń także, jak widać, jest zacieniony. Efekt będzie troszeczkę inny w momencie, kiedy zamontuję lampy już docelowo, bo teraz one są trochę z tyłu, tak jak widać, wiszą sobie w powietrzu. Będą na środku, więc to będzie troszeczkę inaczej wyglądało. Na tę chwilę wygląda to mniej więcej tak. Dajcie znać, jak Wam się to podoba, jak to obsadziłem. A, jeszcze słowo o roślinach. Ja powiem tak. Te rośliny
Rosną, bo im tutaj pasuje. Ja nie robię akwarium pod rośliny. Ja nie nawożę, nie stwarzam jakichś tam nie wiadomo jakich warunków dla nich. Nie daję CO2. Jedyne co ja robię dla roślin, to robię podłoże z ziemi oraz daję dobre oświetlenie. Te rośliny, którym to wystarczy, to są te rośliny, które tutaj rosną. Którym to było za mało, to ich tutaj nie ma. Te rośliny, które tutaj mam, pochodzą naprawdę, wierzcie mi, z selekcji, która trwała wiele lat. I jak widać, się sprawdza, tak? Nie są to żadne skomplikowane rośliny. Niektóre są nawet ładne. Myślę, że tutaj będą bardzo dobrze rosły, bo światło jest dobre, ziemi będzie sporo. Efekt zobaczymy gdzieś, ja myślę, za jakieś 2-3 miesiące albo i pół roku. Ale tyle czekałem, to jeszcze troszkę poczekam. Dobra, na dzisiaj kończę. Na razie, cześć.